Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania, witam Państwa bardzo serdecznie. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już chyba mniej niż 2 tygodnie, niestety dlatego zajmujemy się tym, ile Polacy wydadzą na wszystko to, co potrzebne jest przed rozpoczęciem roku szkolnego. Porozmawiamy także o tym, czy można skutecznie coś postanowić przed rozpoczęciem roku szkolnego, i o tym porozmawiam z moimi gośćmi, z Mają, Marysią i Zosią. Ale zanim zaczniemy rozmawiać, to posłuchajcie sondy, które nie udało nam się wypuścić w poprzedniej części programu. I jeszcze krótko o wyprawce. Ile kosztuje taka wyprawka dziecięca? Wyprawka dziecięca? Około 500 zł na pewno. A co jest najdroższe? Tornister, książki czy strój jakiś na WF? Jak pan ocenia? Uważam, że takie materiały do szkoły, jak na przykład plecak, jakieś takie do szkoły, takie rzeczy biurowe. Co jest najdroższe w wyprawce? Myślę, że ubiór dla dziecka, buty, spodnie, takie rzeczy. Tornister dobry. To na pewno zdecydowanie, prawda? Słucham? Dobry tornister. Tak. Taki wygodny do kręgosłupa. Dziewczyny, co jest najdroższe? Najdroższe to chyba książki są, prawda? No ja myślę, że taka wyprawka to może kosztować i do 1000 zł. No jest odczuwalne. Jest odczuwalne, jest sporo odczuwalne. Wiadomo, wakacje dziecku też trzeba jakieś zorganizować. Też na przykład chodzi na piłkę, obóz sportowy, różne inne rzeczy, więc to wszystko kosztuje. Im większe dzieci, tym niestety trzeba się liczyć z większymi wydatkami. No właśnie, im większe dzieci, tym większe wydatki. Wy już jesteście całkiem sporymi dziećmi. Pytanie, kto wydaje u was? Rodzice, czy to wy bierzecie od rodziców pieniądze, idziecie do sklepu i kupujecie sobie same wyprawkę szkolną? Maja może. Biorę od rodziców i najczęściej idę sama, bo wtedy wiem, że kupię to, co mi jest potrzebne, to, co mi się podoba i mam to, co potrzebuję. Marysia, ty czy rodzice? Nie, ja chodzę z rodzicami. Tak, zdecydowanie, bo ja po prostu jak jestem sama, to... Szalejesz. Szaleję, potrzebuję po prostu rady mamy. I Zosia? Ja po książki, po zeszyty z rodzicami, ale po ubiór, plecak zawsze sama bardziej ufam swojemu gustowi i więcej czasu mi na to schodzi. Ale rodzice ufają, dają pieniądze, musisz wynegocjować jakąś sumę, raczej jak to jest? Ufają, ale ustalamy sumę. Ustalacie, za ile możesz kupić i wtedy idziesz i kupujesz tak, jak jest uzgodnione, tak? Tak, ewentualnie jakiś telefon do mamy w trakcie zakupów. Tak, no to... A waszym zdaniem, co jest w tej wyprawce, o której mówiliśmy, najdroższe? Rzeczywiście ten plecak, czy to jednak są ubrania? Ja myślę, że jednak ubrania, to znaczy zależy, no bo nie wszyscy potrzebują, tak, ale no bo jeśli kupimy jeden porządny plecak, no to mamy go na kilka lat, więc raz trzeba porządnie raz wydać i mieć plecak na kilka lat. No spodnie się nie da na kilka lat, bo albo się robią za krótkie, tak, albo za ciasne. To tak, no z butów też się wyrasta, więc to są takie rzeczy, na które się wydaje pieniądze na bieżąco. No dobrze, to teraz o tych postanowieniach na nowy rok szkolny porozmawiajmy. Po pierwsze, czy się cieszycie, że to już niedługo? Pytanie retoryczne. Nie. Tak w połowie. Ja nie bardzo. Wakacje jeszcze byś wolała, żeby trwały? No nie wiadomo, że będzie znów strajk nauczycieli, wakacje potrwają. Marysia. Mogłyby jeszcze trochę jakby potrwać. Jeszcze miesiąc? Tak. Nie, no może nie miesiąc, ale jeszcze kilka tygodni na pewno. Mogłoby być tak, że w wakacje jest rok szkolny, a w rok szkolny wakacje. O tak, to by było. 10 miesięcy wakacji. Rodzice by zbankrutowali, jakby musieli was ciągle wysyłać na różne obozy i wyjazdy. Przynajmniej nie trzeba chodzić do szkoły. Zosia, tęsknisz już za szkołą, czy jeszcze byś poodpoczywała? Nie, zupełnie, jeszcze bym poodpoczywała. Słuchajcie, jak to jest z tymi postanowieniami na nowy rok szkolny? Czy to rzeczywiście tak jest, że w każde wakacje, czy też po wakacjach coś postanawiacie zmienić w tym swoim szkolnym życiu? Tak. Ja na przykład. Ja chyba już 4. rok pod rząd. W sensie nie wiem, no teraz też do tego podchodzę. Mam nadzieję, że mi się w końcu uda, że w końcu będę prowadziła ładnie zeszyt, jakby będę podkreślała, czyli w ogóle wszystkie te rzeczy. A jak już jest ten rok szkolny, już zdaję sobie sprawę, że za niczym nie nadążam, to już potem jest takie... Tak, zawsze pierwsza strona jest taka ładna, piękna, kolorowa, ładnym pismem, a następne to już jest... No pierwsza czy pierwsze trzy? No jak długo w tym postanowieniu? Nie, pierwsze trzy. Pierwsze trzy, a potem już się nikomu nie chce, wszystko za szybko, już się wchodzi w taką rutynę i to już jest... Już i tak nic nie rozumiesz, więc... Więc notatki nie słyszeć. Zosia, jakie są twoje postanowienia bywały? Ja co roku postanawiam sobie, że będę tym razem się dużo uczyć, coraz więcej, ale no tak 2 tygodnie już mijają roku szkolnego i
jest coraz gorzej, ale... Tak, to wszyscy chcą być tacy ambitni, chcą się uczyć, a potem jak się wchodzi w taką rutynę, to się nikomu nie chce i... Posłuchajcie, youtuberki, dwa słowa dla youtuberki przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rozpoczynając nowy rok szkolny, możecie na przykład spróbować nowej fryzury, nowego stylu ubierania się. Nie masz też starych ocen w dzienniku, więc możesz zacząć wszystko od nowa. Czy to nie jest wspaniałe? No właśnie, można zacząć wszystko od nowa. To jest trochę fajne. Wchodzicie w rok szkolny z nową kartą. Tak jest, czy nauczyciele są już trochę uprzedzeni swoje wiedzą? Nauczyciele swoje wiedzą, to jest pewne, ale zawsze możemy od początku zbudować ten swój wizerunek i na przykład się poprawić. Marysia. Tak. I wiemy też, że nauczyciele odpoczywają tak samo w wakacje, jak my. Może nie tak samo, ale też sobie odpoczną i też mają inne podejście na nowy rok. A czy nauczyciele wchodzą w nowy rok szkolny także z jakimiś swoimi postanowieniami, waszym zdaniem? Czy oni też postanawiają, że będą na przykład bardziej cierpliwi, bardziej sympatyczni? Nie, ja myślę, że postanawiają sobie różne rzeczy, tak, różne plany, że na przykład, nie wiem, będą robili różnych ciekawych rzeczy tak, żeby nas jednak w jakiś sposób zainteresować, na przykład jakieś prezentacje. Czy takie różne? Ja myślę, że dużo nauczycieli postanawia, że będą cisnąć, że będzie mocniej i mocniej, a potem i tak się ogląda filmy czasami. Znaczy tak. Nie mówię, że nie cisną, ale jest też, czasami jest też tak, że... Trochę luzu. Że luzu trochę, no. A z czym nowym wchodzicie w ten nowy rok szkolny? Z jakimi nowymi, tutaj właśnie była mowa o fryzurze, ubraniu, czy jakimś podejściu, czy wy coś w te wakacje zmieniłyście w sobie na przykład, z czymś nowym wchodzicie w rok szkolny? Nie wiem, ja myślę, że najlepiej jest być sobą i po prostu tak jak znają nas nauczyciele i inni uczniowie, to po prostu takim być i... No nie możemy nikogo przecież udać, że... Nie możemy tutaj wejść do klasy i jakby jesteśmy innymi ludźmi, po prostu... Ale możecie być bardziej zdyscyplinowanymi ludźmi, na przykład bardziej zdyscyplinowanymi uczniami, zwłaszcza, że wy teraz zaczynacie ósmą klasę, więc przed wami wybór liceum. Zosia już jest w szkole średniej. Powiedz, jakie rady dla młodszych koleżanek przed wyborem szkoły średniej? Na co warto zwrócić uwagę? Nie sugerowanie się opiniami innych osób, bo o każdej szkole są złe opinie. Myślę, że najbardziej powinniście się sugerować wyborem profilu i jaki profil odpowiada w danej szkole. I tym, co chcecie robić w przyszłości, tak? Znaleźć sobie szkołę pod kątem... A czy to nie jest za wcześnie, żeby w ósmej klasie już wiedzieć, co się chce robić w przyszłości? Myślę, że wiedzieć, co się chce robić w przyszłości, to może nigdy nie jest za wcześnie, ale też tak jakby warto wiedzieć wcześnie, ale chyba każdy wie już w ósmej klasie, z czego jest mocniejszy, a z czego raczej słabszy, więc... Wiecie? Nie, szczerze ja nie mam pojęcia. Znaczy, wiem na pewno, znam przedmioty, których nie lubię, w sensie wiem, że ich nie lubię po prostu i nie chcę iść na profil, który po prostu... nie będzie sprawiał mi przyjemności, bo po co się męczyć i robić coś, czego się nie lubi po prostu przez najbliższe kilka lat. Czyli już tam lista szkół się powoli w głowie układa potencjalnych. No i tak najmocniej to będzie, myślę, drugi semestr, to tak dopiero wszyscy się zorientują, że a, to może już wypadałoby wybrać liceum. No można też coś w tej ósmej klasie ciekawego wejdzie do głowy, że coś nas może zainteresuje nowego. No właśnie, bo to jest... Jakiś plan. A no właśnie, a propos nowych zainteresowań, czy macie postanowienia na nowy rok, albo miałyście wcześniej, że w tym roku to już zaczniecie się uczyć tańczyć, śpiewać, pływać albo czegoś innego? Tego typu postanowienia były na nowy rok? Zosia. Ja zawsze chciałam chodzić do szkoły muzycznej, uczyć się śpiewu, ale co roku miałam plan się zapisać i w tym roku naprawdę już bardzo tego chcę. W tym roku już na pewno się zapiszesz, tak? Tak, może tym razem się uda. Marysia, ty też śpiewasz, uczysz się śpiewu, planujesz się uczyć śpiewu profesjonalnie? Śpiewałam już, uczyłam się śpiewać tak 2 lata. Myślę, że teraz może sobie zrobię krótką przerwę, w sensie będę tak śpiewała w domu, ale od zajęć chyba zrobię przerwę, przynajmniej na, nie wiem, semestr pierwszy, ale myślę, że do tego powrócę. Tak. Maja, jakieś takie postanowienia edukacyjno... Ja nie mam chyba jakichś takich postanowień na konkretne zajęcia, takie podstawowe, tam nie wiem, jak angielski, czy na przykład basen. Zawsze chodziłam na angielski i basen, więc myślę, że się teraz nic nie zmieni. Nie planujesz czegoś zupełnie nowego w tym nie roku zacząć? Nie czuję takiej potrzeby. Tańca na przykład, albo karate, nic takiego.
Taniec to ciekawa opcja. Oddam już w takim razie jeszcze na chwilę głos Sylwii Lipce, youtuberce. Co prawda nagranie nie jest z tego roku, ale fajne rzeczy tam się pojawiają. Miej ładne przybory szkolne i zeszyty. To może się wydawać śmieszne, ale tak naprawdę, jeśli będziesz miał ładne przybory szkolne, to będzie ci się chciało uczyć. Będzie ci się chciało do nich wracać, będzie ci się chciało do nich zaglądać. A żeby twoje zeszyty były bardziej twoje, możesz je sam ozdobić. Dobra rada? Czy takie drobne zakupy, nie te takie duże, ubraniowe, poprawiają humor przed rozpoczęciem roku i pomagają w mobilizacji? Szczerze powiem, że zakupy to jest chyba moja ulubiona część roku szkolnego, bo po prostu lubię chodzić po sklepach i wybierać to wszystko. Marysia? Nie, ja nie lubię tych. Nie, po prostu jak już są wakacje i musisz iść jednak kupić te zeszyty, bo to już jest ten czas, to uświadamiasz sobie, że naprawdę coś się kończy i musisz się przestawić jednak w te zeszyty, prawda, książki. Zosia? Te reklamy o tym, że zbliża się rok szkolny, to faktycznie potrafią zepsuć nastrój. Można wyłączyć telewizor zawsze. A co warto mieć, słuchajcie, przed rozpoczęciem roku szkolnego, takie wasze must have, bez czego się nie da po prostu? Moim zdaniem, może to nie jest rzecz, ale bardzo ważne jest dobre nastawienie. Mhm. Czyli to, o czym mówiła Sylwia Lipka właśnie. Tak, żeby myśleć optymistycznie, żeby jakby się... nie dołować tym, że jeszcze cały rok przed nami. Tak, żebyś po prostu przed siebie, żeby... Tak. No ale wy już się dołujecie, bo mówicie, że tu zakupy, że reklamy, więc jeszcze 2 tygodnie do rozpoczęcia roku szkolnego, a wy już jesteście zdołowane, no. Nie, no kiedy ten nastrój poprawicie w takim razie? Nie lubię tego, ale jednak no to trzeba przejść po prostu. No właśnie, ja już przychodzę z takim nastawieniem, że jestem już, idę teraz do 8 klasy i po prostu minęło tak szybko, że nawet nie zdążyłam poczuć, więc jestem tak nastawiona, że po prostu, żeby tam pójść, zrobić, co mam zrobić i kolejne wakacje. Tak. I koło się zatacza. Zosia, też ten rok będzie po to, żeby doczekać się do wakacji? Ja w tym roku muszę naprawdę się skupić na nauce. Drugie liceum to już... Wydaje mi się, że pora naprawdę wziąć postanowienia i zacząć je realizować. Więc... Ale czy chcesz poprawić stopnie, czy... Do matury się. No, ale to jeszcze trochę czasu, no. No tak, ale zawsze warto jak najwcześniej. A słuchajcie, jeszcze rozmawialiśmy w poprzedniej części programu o tym, że pojawiają się takie różne mody, a to moda na lamę, albo moda na lemura, albo na coś. Czy wy tym modom ulegacie i kupujecie to, co jest akurat modne, czy szukacie swojego stylu, jakiejś swojej niszy, dziewczyny? Nie, ja kupuję jakby... W tamtym roku miałam każdy przedmiot jakby oznaczony innym kolorem. Każdy zeszyt miałam jednego koloru. To dobry pomysł. Wtedy się nie myli, zapamiętujesz co, jaki kolor. Maja, jak jest z tymi modami? Ja raczej nie, tak ulegać to może nie, no ale nie wiem, jeśli jest jakiś fajny zeszyt z tym motywem modnym, no to czemu by nie? Ale raczej tak, żeby wszystko od razu, plecak, piórnik, długopisy, to raczej nie. Tosia. Jak ktoś nie chce za wiele czasu na tym spędzać, to najłatwiej kupić takie modne, więc... bo najwięcej po prostu takich jest, więc... Ale może warto szukać czegoś oryginalniejszego, czegoś, co bardziej was wyrazi. No bo jak każdy ma lamę, no to co to właściwie znaczy? Każdy jest lamą tak naprawdę. No nie no, po prostu to jest modne i to jest wszędzie, więc ciężko jest tego unikać też. A szukać nie wszystkim chce się, chce się po prostu chodzić po sklepach i szukać najoryginalniejszego zeszytu na świecie. Czy wy mi odpowiedziałyście na to pytanie, co jest waszym must have? Bo jakoś nie zapamiętam, co na pewno musicie mieć, zanim się rok szkolny zacznie. Dobre nastawienie. Tego się nie da kupić. A co takiego z rzeczy? No ja myślę, że takie podstawowe jak plecak, piórnik, zeszyty, jakieś tam buty po szkole. I to są takie podstawowe rzeczy. Ja myślę, że nie trzeba jakichś wielkich wariacji wymyślać. Marysia, sukienka czy spodnie? Spodnie. Teraz akurat mam sukienkę, ale... Ale nie widać, pocieszę cię, bo i tak dołu nie widać, równie dobrze mogłabyś mieć bluzkę. Zosia, sweter czy bluza? Bluza. Bluza. Dziewczyny, wracamy za chwileczkę, porozmawiamy jeszcze o tym, jak znaleźć przyjaciół w nowej szkole. Będę liczyła, Zosiu, że ty trochę podpowiesz tutaj dziewczynom, które już za rok pójdą do nowej szkoły. Do zobaczenia za chwileczkę.